Buongiorno, my name is Punkus and welcome in the next episode of Assassin's Creed Brotherhood when we have to safely deliver Mr. Nikolaj Kopernik to a safe place. Dobra, pan Mikołaj... Kurde, cały czas okradam ludzi. Cholera. Dużo ludzi się tutaj generuje, a Unity się chwaliło, że o, tyle ludzi potrafimy wygenerować na naszym silniku. A w Brotherhoodzie nie gorzej. No, musimy odeskortować Nicolo Copernico. Kurwa. W bezpieczne miejsce, coś czuję, że to nie będzie jakieś turbo proste. Co chwilę nas tu ktoś będzie naparzał. Dobra, niestety za bardzo się oddalili ode mnie, żebym mógł Copernico uratować jednym ciosem. Dobra, dawaj, w plecy dziada. Okej. Jakbyś mógł się nie rzucać w oczy albo coś, mogłoby być nam prościej w życiu. Tak mi się wydaje. I co? I tamci też nas zaatakują, tak? No to spróbujmy się przekraść, powiedzmy, nie wiem, tędy. Ty dotrzymujesz mi tempa? Dotrzymujesz. No dobra, to będziemy po prostu starać się unikać strażników i tyle. O, i pozwól, że tutaj się zatrzymam na chwilę, bo muszę sobie odnowić, rozumiesz, moje fast travele. Bo to podejrzewam kiedyś może się bardzo mocno przydać. O, i za to też dostaję zwiększony dochód z Rzymu. No to zajebiście. To tak może być, ale nie mogę się ruszyć. Okej. To sobie zdejmiemy od razu. Po co ma wisieć, szpecić. A tutaj co jest grane? Bazylika di Masenzio, 29 tysięcy. Nope. A, bo to jest ta ikonka. Dobra. Czyli to są drogie rzeczy, panie, ogólnie rzecz biorąc. Dobra, Copernico, zejdziesz, jak ja tak zrobię? Aha, no... No dobra. Może być i tak. Dobra, gdzie mam cię odprowadzić? Nie widzę tutaj żadnego obserwatora. Aha, tutaj, dobra. Jakiś stajni? A jak ty będziesz gwiazdy obserwował? O, skrzyneczka, dobra, to już nieważne. Nie było tematu. Upuścił miecz. You will be safe here. What of the other scholars? How do I know I can trust you? How do you know anything? Knowledge gathering is a dangerous enterprise. Easier to stay in place, learning nothing, than to risk in order to truly know. All right. Enlighten me. Take these letters to the scholars. They must be informed of the threat to their safety. No dobra, dobra. Ty mi tutaj oczu nie zamydlisz od skrzyneczki. O, mniej niż 3 minuty i 20 sekund. Bardzo specyficzny czas podany, muszę przyznać. Dobra, czy ja jestem w pobliżu czegoś wartościowego, punktu widokowego i zjebanej misji dla gildii złodziei? Misja dla putanów tu jeszcze jest. No dobra, ogarnimy sobie ten punkt widokowy, bo bardzo mało punktów widokowych ogarniam. O, na Colosseum! To ja tam pewnie nie wejdę, bo będę wchodził całe 45 minut, coś tak czuję. Jest taka opcja, no bo na przykład... O, dobra, jednak nie. Jednak jakoś to idzie. Jakoś tu po tych wypustkach można sobie śmigać. No dobra, gdzie dalej? Mysta Ezio. Mosta Bombastyk. Nie, chyba nie tutaj. Jakoś... Nie, jakoś... O, dobra, lepiej. No dobra, może nie będzie tak źle. Ja jestem dokładnie pod punktem, więc jak pójdę dokładnie w górę, to względnie szybko powinno się udać tam wejść. No, tu nie wejdziesz? Wejdziesz, no kurde, co masz nie wejść? Dobra, czy tu będzie jakoś inaczej to rozegrane? Tu coś widzę. Jakoś tędy chyba można sobie pochopsać. Dobra, i nie wiem co dalej. Trochę źle pochopsałem. To tam będzie lepiej, ogólnie.
Nie wiem, jak sobie sprawdzałem, ile do przejścia, w sensie jak długo przechodzi się Brotherhooda, to było napisane, że trwa krócej niż dwójka, ale jak ja widzę, ile tu jest rzeczy do zrobienia. Znaczy, no tak, bo na tym, na How Long to Beat patrzyłem, no to tam jest podzielone na kategorie. Jest po prostu przejście takie w nieśpiesznym tempie i robienie dosłownie wszystkiego, co jest do zrobienia. No to ja brałem pod uwagę takie, wiecie, nieśpieszne przejście, ale no, sądząc po ilości aktywności pobocznych, raczej będę celował w zrobienie bardzo, bardzo wielu rzeczy. Odrestaurowanie, wszystkiego, co jest do odrestaurowania, wszystkie zadania poboczne też myślę, że chciałbym zrobić. Więc być może dobijemy czasowo plus minus do tego, co było w Assassin's Creed 2. No to spoko. No wiecie, jak gra się dobrze, to można grać. Chyba że gra mnie zacznie irytować, to przestanę robić te rzeczy poboczne. Gdzie ten punkt? A tu, dobra. Dobra, jakoś się tu wlazło. Nie wiem, czy to była jedyna droga tutaj, czy nie, ale teraz to już mnie to akurat mało interesuje. Wieżę Bordziów tam widziałem. Ale nie wiem, czy się będę nią zajmował. Nie, zrobimy sobie teraz, myślę, misję dla putanów. A propos właśnie pana Kopernikusa, mam coś więcej? Copernico. I Copernico. Dobra, mam tu trochę więcej misji dla Copernico. Ale zrobimy sobie putany. Bo nic tu innego w pobliżu nie ma. Tu coś. Aha, zlecenia zabójstwa. To zlecenia zabójstwa chyba będą bezpośrednio się wiązały z gildią tych najemników. Tak mi się wydaje, bo jak odblokowałem tamtą gildię, to właśnie zlecenia zabójstwa mi się pojawiły. Dobra, chodź koniu, nie za szybki. No ja nie wiem, co się stało. Mam wrażenie, że wcześniej te konie jakoś szybciej jeździły. Jeszcze tego węża Esculapa muszę sobie zobaczyć. Tam był pan 500+. No dobra, trudno. Ucik. Nie chce mi się go gonić jeszcze specjalnie. A jeszcze ten. Prawdę trzeba będzie kiedyś zacząć robić, bo bardzo dużo w międzyczasie miejscówek z tymi kodami udało mi się znaleźć, ale no nie było czasu, żeby je ogarniać. Także no jest dużo do zrobienia, jest bardzo dużo do zrobienia, więc o ile ta gra mnie jakoś w miarę szybko nie zmęczy, no to myślę, że będziemy sobie robić wszystko. Trochę tego, trochę tamtego i jakoś sobie damy radę. Buongiorno, Ezio. Buongiorno, signora. Follow Giulietta. I suspect she will lead you to her benefactor. Idź za Giulietą, żeby znaleźć jej dobroczyńcę i zabij go. Oho, czyli jestem po prostu Alfonsem. Dobra. Czego się spodziewałem po kupieniu burdelu? Nie wiem. Może jakiś usług za darmo albo coś? Ja bym sobie tutaj jeszcze chętnie odnowił ten. Di Medici. Nie wiem, czy tak się medyk nazywa. Medici to jakaś rodzina była w tym. W dwójce. Cyk, dobra. Odnowiony i dochód z Rzymu 2000 na 20 minut. W ogóle dobrą opcję mi poleciliście na Discordzie. Bo jest Discord oficjalny kanału. Jakby ktoś był zainteresowany, link w opisie. Ale kurna reklama, co? Nikt się nie spodziewał. Co w ogóle by mi nie przyszło do głowy, bo ja w sumie nie zwykłem tak robić w grach. A Giulietta ma mnie nie widzieć? Nie pistolet. Chociaż z pistoletu też mógłbym chłopa zabić. Nigdy w sumie nie praktykowałem takiej rzeczy, żeby po prostu zostawić sobie asasyna na 40 minut, żeby sobie pochodził i czekałbym po prostu w ten sposób, aż mi się będzie hajs zbierał w bankach. I tyle. Gierka mogłaby sobie chodzić, ja bym sobie co jakiś czas tylko tutaj... Aaaa, dziwka na mnie patrzy! Ja bym sobie co jakiś czas tylko tutaj przychodził, zbierał co moje i w ten sposób myślę przez cały dzień... O kurde, czekajcie, mi tam koty rozkradają albo rozbierają całą chałupę, nie wiem co się dzieje. Dobra, to nie koty, tylko ekipa remontowa za drzwiami. A już biedne futrzaki oskarżyłem o demolowanie w domu. A biedne się nawet zdrzemnąć nie mogą, taki hałas.
O, zaraz będzie pewnie się odwracać i patrzeć w moją stronę. Nie ma, nie widzisz mnie. W ogóle czemu ona nie może mnie widzieć? Ona nie wie, że ja mam zabić jej... Jak to? Beneficjenta? Aha, ale ona se na spacer wyszła, a nie kurna na schadzkę. Będę se łazić w tej z powrotem. No przestań się tu gapić. Dobra, muszę jakąś kamerę na nią skierować po prostu. Jezu, no chłop się tam zaczeka, idźże szybciej. A! To se kostki połamałem. Dobra, poczekam chwilę, niech tam przejdzie po tym łuku, bo raczej nie mam nigdzie czmychnąć stamtąd. Noż! Akurat się odwrócił, ale dobra, jestem poza zasięgiem, więc... Spoko, dobra, lecimy górą znowu. O! Prawie nie doleciałem. No, teraz nie doleciałem. Ale na szczęście krzywda mi się nie stała. Kurde, to jest to, że ja muszę mieć na ekranie, nie? Wiem, że tam jest, ale nie, musi ją kamera widzieć, bo inaczej mam odliczanie i szlak wszystko trafi, jak jej nie będę widział przez określony czas. Wlezie pod daszek i jest po robocie już. Koniec śledzenia, chociaż doskonale wiem, gdzie jest. O, to ten przy studni pewnie. Mam cię. Zabójstwo. Va bene. Pełna synchronizacja nie udana. Zlikwiduj cel i pozostając w ukryciu. No przecież byłem ukryty. Ona mnie nie widziała tak do końca. Że nie wszczęła alarmu, ale gówno. Nie wiedziałem, że bastardo był traitor. You are no longer welcome at Rosa in Fiore. Idź się kurwić gdzie indziej. Ludzie znikają. Widzisz, co narobiłaś? Dobra. Ja twierdzę, że pozostałem w ukryciu. Wyjebane. Jak dla mnie to ja mam 100%. Co to jest? Flaga. Nie wiem, czego się spodziewałem. Kurde, tu jest dużo też tych przybytków, żeby się przebiec i to wszystko poodnawiać. Ja to chyba zrobię poza odcinkiem. O, to co to jest? Uszkodzony akwedukt. O. Aha, za akwedukty pisaliście, że chyba jakaś zbroja jest też, czy coś do ogarnięcia. No dobra, to co? To może teraz, żeby życie miało smaczek. Raz putana, raz zabójstwo. Zobaczymy sobie właśnie zlecenia zabójstwa, jak wyglądają, chociaż no nie wiem, czego się spodziewam. Ogarnę jeszcze sobie tę ikonkę tutaj. Może to jest tańsze, może coś jest bardziej na moją kieszeń. 4000. Wybanku. Bardzo fajnie. Wyjazd! Wam na jebie zaraz. Czemu wy w ogóle... Jakby każda osobno... 30 tysięcy, no. A moją kieszeń, na pewno. O, okradnę was jeszcze. Co wy na to? Dawać pieniądze, kurwa. Dawać, dawać hajs. Dawać hajs. No, i spokój. Chcecie się pozbyć żebraka? Okradnijcie go z reszty pieniędzy. Taki on sposób. O czym to ja mówiłem? Nie pamiętam. Nie, serio, nie pamiętam. Może o niczym nie mówiłem. Tylko mi się wydaje. Nie zawsze muszę o czymś mówić, żeby było fajnie. W ogóle mam wrażenie, że bardziej swobodnie się czuję ostatnimi czasy nagrywając, jak przez chwilę sobie pomilczę i pomyślę, co powiedzieć, zamiast pierdolić po prostu bez sensu. Pamiętam, że na samym początku, jak nagrywałem pierwsze odcinki i w sumie jakiś czas później też, jak dosłownie było 5 sekund ciszy, to mnie taki stres momentalny opadał, że mam takie, o kurde, już koniec, już się wypaliłem, koniec, już zamykam kanał, już nie powiedziałem nic przez 5 sekund, ja już się nie nadaję do tego, a teraz po prostu wyjebane. Chwilę pomilczę. Tym bardziej, że z tego jak tam czasem sobie zerknę na swój odcinek z Wiedźmina, jak żona ogląda, to po pierwsze to, że ja milczę tutaj z mojej strony, to mi się wydaje to o wiele dłużej, niż to rzeczywiście trwa na odcinku i to nie razi aż tak, przynajmniej takie mam wrażenie. Nie wiem, dajcie znać, co wy o tym myślicie, o takich chwilach milczenia. Oczywiście nie mówię o chwilach milczenia
słyszycie wiercenie? Nie mówię o chwilach milczenia, kiedy oczywiście trwa jakiś dialog, czy jakaś scenka, gdzie po prostu się nie odzywam, bo nie chcę przerywać, tylko o takim swobodnym, no fajnie, swobodnym bieganiu. Cezary ma nadzieję, że nasi buntownicy sami wejdą pod jego lufy. Jego wyborowi strzelcy czają się w zasadce, czekają na cel. Oślep ich dla dobra sprawy. Nicolo, zlikwiduj 3 cele w ciągu 2 minut. Nie! Dobra, co mam zrobić? Zlikwidować 3 cele w ciągu 2 minut. Może nie mam noży. Fuck! No to nic, będziemy zabijać konwencjonalnie. W takim razie. Mógłbym do nich strzelać w sumie. Ale nie wiem, czy tak można, czy to nie będzie za głośno. No! Trzymaj się, trzymaj. Fajnie, że tam też był strzelec, ale ten najwyżej nie, najwyraźniej nie był aż tak groźny, jak ci, których mam tutaj pozabijać. To ci zabójstwo dopiero z klasą. Chłop mnie w ogóle nie widział. W berka się z nim zabawiłem i zabity. Nie bawcie się w berka, bo możecie zginąć. No, nie widzisz mnie. Dobra, tu sobie zejdę. Chyba już... A nie, mam 3 cele do zabicia, nie 2. W ciągu 2 minut. Dobra, no ale zegar jeszcze nie tyka. Więc może mam jeszcze chwilę na zabicie tego i nawet się uda to zrobić w te 2 minuty. Pytanie, czy ja nie mogę zostać zauważonym? A nieważne, wyjebane, ginie. Likwiduj 3 cele, no i pięknie. O, i mamy misję... Nie widzisz mnie. Mamy misję, właśnie nie wiem, Koperniko chyba, więc też możemy sobie ogarnąć, jak już jestem obok. Jestem po... A, dobra, aż tak bardzo nie jestem poszukiwany. No dobra, zobaczmy kolejną misję Koperniku. W ogóle nakrzyczeliście też, znaczy jedna osoba na mnie nakrzyczała w komentarzach, że wątek z Kopernikiem to jest całe poboczne DLC. W sensie poboczne DLC, znowu na mnie nakrzyczy. Że to jest osobne DLC do gry, a ja powiedziałem, że to jest jakaś misja poboczna. Przepraszam najmocniej, nie wiedziałem. Znajdź uczonego, dostarcz mu pismo od Kopernika, zanim dopadnie go straż. Dostarcz pismo w ciągu 2 minut. Co wy z tymi 2 minutami? O kurwa. Dostarcz pismo w ciągu 3. Taka zamiana. No dobra, to lecimy w takim razie. Have you lost your mind? Do you want to lost your life? Bitch. Nie wiem w sumie, czy lepiej lepiej se biec po ziemi, czy po dachach, to w sumie jak się tutaj w tłumie poruszam, to lepiej by było chyba, może konno by było szybciej. Koniu, gdzie jesteś? Chodź, przynajmniej, no kurde, ale ja mam na tobie jechać, a nie, że ty se sam pojedziesz. Przynajmniej w tłumie się lepiej wierzchowcem po ten... poruszać. Ale dobra, widzę, że już po robocie. Wierzchowiec dojechał do miejsca przeznaczenia. W ogóle też ostatnio zauważyłem, że częściej mi słów brakuje, żeby w ogóle się wysłowić. Nie wiem, teoretycznie powinienem zwiększać swój zasób słownictwa, ja się uwsteczniam. Dobra, czy ją znaleźć? Nie, Cio! Musimy się wyleczyć teraz. To ty nie, ty jesteś Medici. Dobra, więc wejdę sobie na górę. Może z góry mi się tu uda kogoś dojrzeć. Nie widzisz mnie. Wydaje ci się tylko. It is just your imagination. Must be the wind. Ha. Huh. Gdzie jest chłop? Co mam mu dostarczyć wiadomość? Bo ja sobie tutaj dobiegłem, ale co z tego, jak ja go nie znajdę w 2 minuty. Dobra, czas się kończy, zadanie niewykonane. W sensie 100% synchronizacji niewykonane. Tam coś było? Nie, tam jest skrzyneczka po prostu. No kurde, ej, bo ja zaraz... Złaś z tego, Ezio! Kurwa mać. Zaraz się zdenerwuję. Bo ja tu go zaraz nie znajdę nawet w wyznaczonym czasie i wtedy będzie śmiesznie.
Jak go nawet wtedy nie dorwę. No 30 sekund mi zostało, ej! Nawet nie mam pojęcia, gdzie on mógłby być. No jak uczony, no to domyślam się, że gdzieś może przy kościele albo coś takiego. No to raczej nie ty, nie? No nie. No nie wiem, nie widzę chłopa, będę powtarzał zadanie zaraz, bo nie znalazłem człowieka. Złaś, Ezio! Dobra, tu ktoś coś wygłasza. A nie, to jest ten. To ty? To był on? Czy nie? Kurde, nie wiem. Jeszcze raz. Będę mógł jeszcze raz, czy nie? Czy przegrałem całe DLC? No nie wiem w sumie czego ani kogo szukać. No Koperniko to coś tam sobie wygłaszał na tym placu, więc raczej był łatwy do zauważenia, ale... no tu nie wiem, czy mogę liczyć na to, że... Spierdalaj, Jaskier! Dobra. Dawaj, kunia. Przez ten tłum sobie pojedziemy konno. O, dobrze. Bo to jednak zawsze troszeczkę... większa siła przebicia. Żeby się gdzieś tutaj dostać. Dobra, i tu możemy sobie już hopsnąć. O właśnie, mniej więcej o to mi chodziło, ale to może dołem już tam sobie też podbiegniemy. Dobra, Ezio, nie chcesz dołem? Nie ma problemu, ja tam cię nie będę zmuszał przecież do niczego. Ej, no... To był chyba ten, co tutaj coś wygłasza. Brakło mi dosłownie... Przepraszam. Brakło mi dosłownie sekundy. To ty? Nie, no to nie on. Okradłem go tylko. No, ja jebie, naprawdę. Ty? Nie. Czy muszę być incognito teraz? I inaczej to nie ma opcji. No dobra, to chodźcie na górę, pozabijam was i tyle. No chodźcie. Kocham ten finisher z pistolero jeszcze dodatkowo. O, to było ciekawe. I spot. Nie, on sobie po prostu siedział na ławce. No gdzie jest ten frajer? Naprawdę, mam sobie zgadywać, gdzie on ma być. Nawet nie wiem, czy on będzie zaznaczony na wzroku orła. I czy on będzie gdzieś bardziej na ziemi, czy bardziej na dachu może, czy... Chyba chuj wie gdzie, 46 sekund mi zostały. Znowu nie dam rady, no. Dobra, jest! Kurde, typie. This is from Copernico. Thank you. Rzucaj się w oczy na przyszłość bardziej. O, i tu mam następną misję od Koperniko. No to fajnie, świetnie się składa. Znajdź uczonego, dostarcz pismo, bla bla bla. Zanim dopadnie go straż. O nie, gdzie teraz? Tiriri. Ale może tym razem po prostu muszę tam dobiec w wyznaczonym czasie. A nie będę musiał go jeszcze szukać w wyznaczonym czasie. Wyjazd. No, trzech takich samych jak ten, któremu dostarczyłem list przed chwilą było. Kurde, daleko to jest? Tak biegnę, znowu pewnie mogłem konno wybrać podróż, no ale już dobra. Nie będę teraz kunia wołał, bo zanim do mnie przybiegnie, zanim do niego wsiądę, to stracę ten cenny czas. No, to ten tam pierdolił po prostu głupoty, bo pomyliłem. Dobra, tu górą. I zaraz mamy typa, czyli zdecydowanie wolę niebieskie cele na mapie niż zielone. Zielone to jest zawsze jakiś obszar. A niebieski to jest po prostu jeden punkt i tyle. Dobra, typie. Znalazłem cię zanim dopadła cię straż. O! How the turntables? Oh, there he is! Get him! Oh, wow.
Dobra, zabiłem? Nie, nie zabiłem, jeszcze żyję tam na dole. Poczekaj, tylko ci kolegów pozabijam. Au! Jak mi zajebał. Mam lepszą pukawkę. Frajerze. Dobra, pociski. Nice. Dobra, a tu co jest przede mną na mapie? Co to za ikonka? To? Pusty budynek frakcji. O, co mogę tu zrobić? Pewnie go wypełnić. Jakąś frakcją. No, zobaczmy. Jeśli to oznacza dodatkowe pieniądze, to ja bardzo chętnie. Zaraz sobie zrobimy też następną misję od putanów tam. Która była niedaleko. O Jezus, gdzie ten budynek frakcji? Pod ziemię? Przecież tu nigdzie niżej nie mogę zejść. Czy to mi zostanie później przedstawione? Że coś tu można zrobić? A tutaj, dobra, tak? To to? Potrzeba 1200, aby wyremontować budowlę dla frakcji. A, ja sobie... Aha! Takie rzeczy. No to powiedzmy... No nie wiem, najemników. Odnowienie budynku frakcji. Zakup spowoduje pojawienie się członków wybranej frakcji niedaleko budynku. No tak właśnie myślałem, że dana frakcja będzie się gdzieś tutaj kręcić w okolicy. No to niech będzie. No nie wiem, czy to jest jakoś tak szczególnie ważne. Podejrzewam, że w niektórych zadaniach może się przydać czasami. I tyle. Ale ważne, że dochód się zwiększył i pięknie. Dobra, zadanie dla putan. Zdążymy? Łe, kurde, spokojnie. Dobra, putano. Znowu mam być waszym Alfonsem? A czekaj, zaraz. Zaraz. Nie, no kurde, Y, żeby skorzystać z usług. No to kurwa, wciskam Y. To mi koń przyjechał. Spierdalaj. Ale mnie ta gra irytuje ostatnio. O, mogę w ciebie zainwestować, co? A nie wiem. Nie wiem, czy chcę. No w sumie tak, w sumie chcę się wyleczyć i w sumie chciałem sobie uzupełnić utensylia. Aha, tylko jedno mi brakło. No, no, ale zawsze coś. Sprzedaj przedmioty. No, mówiliście też, że to jest potrzebne, żeby... odnośnie ulepszania właśnie sklepów. Ale to wolę sobie na razie to wszystko zostawić. Inwestycje... Pozostało czasu 6 minut, nie wiem. Nadal nie wiem, o co chodzi z inwestycjami. Ale to nic. Dobra. Koniu zostaw tą panią. Pani nie jest koniarą chyba. Ezio, since Madonna Solari's death, her brother Santino claims ownership of us. He struggles to gain Borgia favor and must prove himself leader of the courtesans. Humiliate him in public and he loses the support of the Borgia. We will not hear from him again. Czy co, wpierdol? Sponiewieraj i ponisz. Dobra. Nie ma sprawy. Gdzie jest ten nasz jegomość niemiły? Gdzieś tu niedaleko. Sponiewieraj. Fajny quest. Sponiewieraj typa. Nie, tylko to będzie walka na pięści, co? Mam nadzieję, że nie będzie tak paralityczna jak ta z ostatniego odcinka. Co? Tu bijesz, kurtyzany? Chcesz pierdol? O, nie mogę mu nic zrobić, fajnie, co? Ja ci dam, ty, madafaka! Zanieś do fontanny, a bardzo chętnie. Jedziemy. Mogę przyspieszyć? Mogę. To go, kurna, pięknie upokorzę. Dostał w pierdol, jeszcze go wrzucę do wody. Z drogi, zwłoki jadą. A wy nie pojebało wam się coś przy okazji? Kurwa, ja tu chłopa do fontanny niosę, bo za słabł. Chciałem go trochę ocucić. A ci mi tu po prostu... This man is a worthless liar. The courtesans of Roma will never answer to him. A strażnicy to kutasy. Powstrzymaj, zanim zrobi krzywdę kurtyzanie. No jak na moje, to tam parę lujów, ogłuszaczów i sprzęt. 49 tysięcy! Jezus Maria, jakie to jest wszystko drogie. Dobra, czy ja na to wejdę, jak to nie jest, nie wiem, wyremontowane, czy coś? Bo nie wiem, czy w ogóle się starać. To się okaże, że będę próbował na to wleźć, jak na jeden budynek w dwójce.
który był do wejścia wcześniej, tylko oczywiście nie wiedziałem. No właśnie nie wygląda mi to, żebym gdziekolwiek mógł tutaj sobie pohopsać. Cóż to za dźwięk? Flaga, no dobra, no jak już jestem obok, to ją wezmę. Nie, żeby mi jakoś szczególnie zależało. Dobra, to spróbuję znaleźć wejście może gdzieś od innej strony. Hop! To było świadome akurat. To nie był przypadek. O, może gdzieś tutaj, od wewnątrz? Nie no, tam wyjścia nie widzę, dobra, to nie tu. Gdzieś tutaj, z tej strony na przykład. No tu jest coś niby, ale ja chyba tutaj nie dam rady powskakiwać, nie? No właśnie, brakuje tutaj pewnych gzymsów, żeby sobie wskoczyć, więc możliwe, że trzeba to wyremontować, żeby tam wleźć. Ale zobaczymy jeszcze tutaj z tyłu. Chociaż tu wygląda jakby się dało. O właśnie. O właśnie. Czyli chyba się da. Nie trzeba czekać na remonty, a nawet chyba lepiej, jak to jest takie troszeczkę zaniedbane. Łatwiej wejść. Hop, 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 hop. Dobra, tutaj nie. Gdzie był ten punkt? Tutaj z tej strony. No i fantastycznie. Va bene. Dobra, to chyba... O, co, znowu nie w tę stronę patrzę, ale dużo wypatrzysz na pewno. Piórko tam jest, ale jebać piórka. I jesteśmy w pobliżu, zdaje się, misji... jak jej tam? Christine. Tu widziałem też coś było zablokowane. Krawiec. Czy to przez te wieże bordziów? No dobra, to najpierw sobie zróbmy tę misję Christine. Zgaduję, że to też jest jakieś DLC, a nie zwykła misja poboczna. Żebyście na mnie nie krzyczeli znowu, że źle nazywam rzeczy. Więc zobaczmy sobie, co ma Christina. Czyli moja była. Do zaoferowania. Już schodzę, już mnie nie ma, nie denerwuj się, typie. Makiefa! Nie wiem, co to znaczy, kolego, Makiefa. Dobra. Dzień dobry. Rzeczywistość się rozpada. Ej, czekaj! Czekaj, kobitko! Dobra, to chyba jest po prostu ekran wczytywania, raczej nie mamy jej dogonić, ale na wszelki wypadek biegnę. Nigdy nie wiadomo. What about that one? Oh, she is beautiful. Okay. A, całą historię poznania, just tak? Like that? Talk about what? It doesn't matter. See, little brother, most men are so afraid of beautiful girls that anyone who actually talks to them has an advantage. Just make it up as you go. What? I want a fuck. What? Why are you just standing there? Oh, because I wanted to ask you something, which is, what's your name? Not one you'll ever need to make use of. Aspetta, I wasn't ready. I was planning on being really charming and funny. Can I just have a second chance? Ah, well. No kurde, to aż jestem ciekaw, jak Ezio, takiego nieporadnego chłopaczka. No, I can still fix this. I'll follow her ways. See where she lives. Stał się takim, wiecie, va bene gigolo. Idź za Christiną, by znaleźć przyczynę jej zaaferowania. A ona była zaaferowana? Szła sobie po prostu. No dobra, i misja śledzonka. Dobra, okej. Aha. Na pewno się będzie odwracać za chwilę. Patrzeć, czy jakiś creep za nią nie idzie. No, a jednak nie. No dobra. Mogę się wtapiać w tłum, czy Ezio jeszcze wtedy tego nie potrafił? W zasadzie nie potrafił, no.
O, mnisi się pojawiają nagle. Nie widzisz mnie? To nie ja. To ktoś inny. No i tu raczej strażników chyba nie ma, co? Nie muszę się obawiać, że ktoś mnie z góry zaraz ten przyuważy. Dobra, to może nie być dobre miejsce, żeby tu być. O, to jest zdecydowanie lepsze. Dobra, no na miniaturce misji był ten chłopo, co to już dawno nie żyje. Czyś by ją męczył, czyś byśmy mieli ją uratować z łap. Jak oni się nazywali? Nie przypomnę sobie teraz. Dipacci, właśnie. I wtedy rzuci się nam w ramiona Christina. O, czy ja tam przejdę? Będę musiał sobie zejść. A, nie widzisz mnie? Nie ma mnie. Widzisz? Idź, bo cię ludzie przepychają. Denerwujesz ich. No to proszę, Ezio taki nieporadny był na początku, a teraz to każdą po prostu by zbajerował. Nawet Caterine Sforze. Ciekawe, czy to pozycja społeczna tak po prostu zadziałała, czy... Że same mu się pchają, on nic nie musi robić? I told you I'm not interested. See. But I am. Get in line. I think not, amore mio. I've decided I'm tired of waiting for you to open your legs on your own. Nadaj. What do you want here? This has nothing to do with you. Nice to see you too, Vieri. I think you're disturbing this young lady's day. Hey now, I need to disturb your face. You are the curse and shame of Roma. Dawaj go, kurwa, po mordzie. Czekajcie, bo wy nic nie widzicie. Dawaj go. You will pay for interfering. Your whole family will. Jak spierdolił. Zęba wyplułeś? Thank you. That was very kind of you. I wanna fuck. I am now. You asked for my name earlier. It's Christina. Piacere, Christina. I'm Ezio. Well, Ezio. Looks like you got yourself a second chance. So, hop on my dick. Ja jestem kurwa subtelny. No jaki uśmieszek, ojej. No i co dalej? Koniec sekwencji. Znowu nam się z ten... O, już wróciliśmy z powrotem. Czasami coś jest nie tak z tym. Jakby schodzeniem z cutscenki w gameplay. Odnawianie budynku zwiększa dochód, idź do banku. No wiem przecież. No okej, okay, no to było... Wspomnienie Christiny. Dobra, tu mam coś do odblokowania od razu i zwiększenia dochodu. Krawiec, zobaczymy, czy tu będą jakieś inne rzeczy. Ten budynek znajduje się... Oh, no to let's destroy the Borgias Tower! O, takie mam najazdy nawet. Jak nie mogę ten... No tak, już to jest kłódka. Nie jest na szaro, tylko jest kompletnie wykluczony z odnowienia. No dobra, no to robimy. W takim razie... Wieże Borgiów. Troszeczkę tutaj... poluźnić ich wpływy i wyrwać Rzymian z opresji złych i niedobrych Borgiów. To już mi się chyba kończą te wieże, co? Niedługo nie będę miał co robić. No ale dobra, no, skończymy te wszystkie zadania poboczne. Nie wiem ile ich jest tak na dobrą sprawę. Znaczy nie wiesz, tylko ogólnie tych wszystkich, wiecie, Koperników, Christinów, zleceń zabójstwa, putanów i tych cholernych złodziei. Nie wiem ile jest tych zadań. Ale no jak wszystkie skończymy, to będziemy mogli się wtedy skupić na fabule. Tylko i wyłącznie. Dobra, czy on się rusza? No. Nie na tyle, żeby mi gdzieś tu wszedł łatwo pod ten. O, jacy kardinale tam chodzą. Nie na tyle, żeby mi wszedł pod nóż.
No dobra, tutaj jest tak chyba mało chroniony dosyć. No dobra, jednak nie. Dzień dobry! Let's kill that motherfucker! Dobra. Udało się? Udało się. Aha. Okej, okay. Czy to nie był ten? Co tam, co tu mam zaznaczone? Kto to był? Czemu mu najebałem? Aha, to był chyba ten. Świadek. I zmniejszył mi rozgłos. No tak, bo jestem poszukiwany teraz. Jakiś plakat jeszcze trzeba ogarnąć. Dostałem też zjebę, że nie przeszukuję tych ludzi. O kurwa, oni naprawdę mają dużo pieniędzy i dużo rzeczy. Dobra, to teraz autentycznie mi głupio, że tak raszowałem. I po prostu ich zabijałem i zostawiałem trupy. Dobra, gdzie tu jestem? Tam. Bo oni mają naprawdę dużo fajnych rzeczy. Przepraszam, mea culpa, już nie będę. Tam jest jeszcze jeden ten. Ale nie chce mi się już go... No Ezio, wleź na te flagę. Ty masz jakiś awers do tych flag, czy co? Tak samo możesz się tak samo możesz się jej złapać, jak... czegokolwiek innego. Dobra, to zrywamy. I już jestem czysty. Pięknie. I palimy wieżę bordziów. Kolejną. Nie będę patrzył, ile jeszcze zostało, bo jak spalę tę, to zaraz mi to... zaraz mi to wyświetli. O, i tutaj zaraz obok mam ten, główną misję. No kurde, ale zajebiście mi się dzisiaj te wszystkie questy poukładały. No już cudownie, po prostu, cudownie. O, tu chyba nie wejdziemy w żaden sposób, co? Jak tak patrzę. Trzeba jakąś inną drogę znaleźć. Tylko nie bardzo wiem gdzie. No, tu stąd. Tu, no i to by było na tyle. Nigdzie więcej już sobie nie przechopsam. To zróbmy tak. I może gdzieś od tej strony. Tu. Tu. Chyba zaraz... nie, dobra. Myślałem, że wrócę do punktu... aha, wystarczyło z tego daszku tu wbiec. No dobra, jej, naokoło sobie trochę poszedłem. I co się stało wielkiego? No nic się nie stało. Dobra, ale stąd na górę nie dasz rady, nie? Tutaj chyba lepiej będzie. Ciekawe. W oknach ewidentnie pali się światło, ale nikogo tam nie ma, żeby zobaczyć, że ktoś się właśnie wkradł na wieżę, żeby ją spalić. No ale cóż. Nie mój interes. Jak tak to działa, to niech to tak działa. Co ja tam będę z tym dyskutował? 15-24, no dobra. O kurde, to tylko 9 zostało. 15 już zrobionych, nieźle. No dobra, to tego kowala możemy sobie odnowić. Jeszcze przy okazji zobaczę, czy może ma jakiś nowy sprzęt, bo jakaś zbrojka by się przydała, bo nie mam za dużo życia. Więc coś by się przydało tutaj dorzucić nowego. Coraz droższe te sklepy. Czy to zależy od dzielnicy, czy po prostu od ilości już... wykupionych sklepów. Przychód z Rzymu 2300 na 20 minut. No, idzie do przodu to wszystko bardzo ładnie. Naprawa. Napraw wszystko. Też bardzo chętnie. Zbroja. Mamy zarękawia rzymskie. Wymaga posiadania podwójnego ukrytego ostrza, które można otrzymać od Leonardo. O nie! Chcę mój ten, podwójny ostrze, sycylijski rapier, jest trochę lepszy, ile on kosztuje? 2400. Już masz ten przedmiot, dobra, toporek, nie no, tymi rzeczami chyba nie chcę, chociaż miecz kapitański, aha, wykonaj zlecenie, chociaż nie wiem, o jakim zleceniu jest mowa. No ten rapier jest trochę lepszy od tego, co mam, ale nie będę wydawał pieniędzy. Kościany sztylet Romulusa. Okej. Okay. Plus 2, plus 3, a ten ma plus 1, plus 2, plus 1. Szybkość i obrażenia. O kurde, to brzmi dobrze. 4700. O, drogo. Na razie nie. Kusza. Mówiliście, żebym jak najszybciej kupił kuszę, bo jest OP. No dobra. Proszę bardzo, kupiona. Co wy na to? Amunicja. Bełty. Max. Pociski. A można sobie uzupełnić noże do rzucania, bo nie mam wcale. A nie, jednak mam, to pewnie znalazłem przy jakichś zwłokach albo coś. Sprzedaj przedmioty, inwestycje. No dobra, zainwestuję sobie w to, chociaż mówię, nadal nie wiem jak to działa.
Dostałem tylko podzielone opinie ekspertów. Ezio, schowaj te kusze. Jeśli mogę cię prosić. W ogóle schowaj broń. Dostałem podzielone opinie ekspertów, że albo się nie opłaca inwestować, albo się opłaca inwestować. Ale do końca jak to działa, nadal nie wiem, albo nie doczytałem, to może być też moja wina. Naciśnij, żeby namierzyć, następnie przytrzymaj, żeby wycelować, puść, żeby strzelić. Jak tam z czasem? 45 minut, ale tutaj widzę jedną czerwoną kropkę, więc myślę, że możemy sobie jeszcze sprawdzić, jak ta kusza działa. I bardzo chętnie się tym zajmę. Tak wiecie, no z ciekawości. Jest chłop. Zaznaczony, strzelony, zabity. Świetnie. No kusza jak kusza, no co mam powiedzieć. Nie no, fajnie, podoba mi się. I ładuje się szybciej niż pistolet, więc jestem w stanie strzelać szybciej. Pytanie jak z obrażeniami. Czy pociski zadają większe obrażenia, czy jednak bełty. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć.